Magnificencjo Księże Rektorze Szanowny Panie Marszałku, szanowny Panie Wojewodo, szanowni państwo posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście na czele z władzami dziekańskimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, różnych wydziałów, gronem profesorskim, kadrą naukową, pracownikami. Bardzo dziękuję, że mogłem po raz kolejny Przybyć na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tą tak ważną dla Polski uczelnię, dla budowy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, dla kształcenia kadr naukowych, ale przede wszystkim dla kształcenia kolejnych pokoleń Polaków w duchu patriotyzmu i tych niezwykle ważnych dla nas wartości związanych z naszą tożsamością w czasie szczególnym w czasie, w którym po pierwsze, cały czas obchodzimy jeszcze czas stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ten okres kształtowania się granic tamtej II Rzeczypospolitej, pamiętnego także i czasu obrony jej przed bolszewicką nawałą właśnie w 1920 roku, dokładnie 100 lat temu. Za kilka tygodni będziemy obchodzili rocznicę stulecia wielkiej i słynnej Bitwy i Wiktorii Warszawskiej. Ale cieszę się też, że mogłem przybyć w tym szczególnym roku roku, który zarazem jest rokiem stulecia urodzin Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II, naszego papieża, a zarazem waszego wykładowcy, profesora. I patrząc na tą niezwykle wzruszającą scenę, na której jest dwóch Duchownych, ale przede wszystkim wielkich Polaków, wielkich patriotów. Trudno nie patrzeć w czas, kiedy ona miała miejsce, w tamtym 1978 roku, kiedy zaraz po wyborze na stolicę apostolską do tej wielkiej Piotrowej odpowiedzialności, teraz mogę powiedzieć mojego metropolity, kardynała Karola Wojtyły, który został ojcem świętym Janem Pawłem II, miała miejsce ta właśnie scena. Kiedy przyszedł prymas Polski, sługa Boży Stefan Wyszyński, żeby oddać hołd nowo wybranemu papieżowi, a ten wstał, żeby uścisnąć swojego przyjaciela, ale także człowieka, który tak wiele poświęcił dla Polski i dla wiary, a więc dla Polski w najczystszym tego słowa rozumieniu. Polski, na którą patrzył kardynał Stefan Wyszyński przez miłość do drugiego człowieka, przez swoją miłość do rodaków poprzez głęboką wiarę w misję, jaką Kościół katolicki i on, który w Polsce stoi na jego czele, mają do wykonania wobec społeczeństwa, które po II wojnie światowej znowu znalazło się w stanie zniewolenia. Bo jeżeli ktoś zabraniał praktykować religię, a tak było, jeżeli więziono kapłanów i biskupów, a tak było, to znaczy, że naród był w stanie zniewolenia. On się temu sprzeciwiał i choć jeszcze wtedy nie wiedział, nie wiedział także w czasie, kiedy odchodził do domu ojca w 81 roku, to jednak mimo wszystko to właśnie jego postawa w tak ogromnym stopniu przyczyniła się do tego zwycięstwa, że obok księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, z całą pewnością był jedną z tych postaci, które. Uratowały wtedy polski kościół i które w związku z tym ochroniły, śmiało można powiedzieć, własną piersią Polaków przed prześladowaniami. I dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym właśnie roku stulecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, w roku, który też został ustanowiony przez Polski Sejm jego rokiem, rokiem Świętego Jana Pawła II. Patrzymy na Katolicki Uniwersytet Lubelski, który z kolei swój rok miał w roku 2018 uchwałą Senatu, kiedy to obchodził stulecie swojego istnienia, albowiem jest równolatkiem Niepodległej Rzeczypospolitej. Uczelnia została utworzona w 1918 roku. Patrzymy na ten uniwersytet i dziękujemy za jego dorobek. Dziękujemy za. Te właśnie wspomniane przeze mnie na samym początku pokolenia Polaków, które tutaj zostały wykształcone i wychowane w duchu postawy patriotycznej także w tych najtrudniejszych latach. Kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski utrzymywał się wyłącznie ze składek wiernych, kiedy to wierni utrzymali to, że młodzi ludzie, którzy byli nieprzejmowani czy relegowani ze, studiach, ze studiów wyższych na różnych w polskich uczelniach wtedy za czasów poprzedniego. Ustroju, tutaj właśnie znajdowali miejsce, gdzie mogli się kształcić, tu znajdowali miejsce, gdzie mogli pozyskać wiedzę, tu wreszcie znajdowali ten azyl, gdzie można było rozmawiać swobodnie o Polsce, gdzie wykładowcy najczęściej się nie obawiali, nie obawiali się także o tym głośno mówić. To miejsce, gdzie trwanie w wierze było czymś całkowicie naturalnym. Było normalnością, z której usiłowano robić nienormalność w innych miejscach. Bardzo za to dziękuję. Cieszę się, że na to swoje stulecie, na ten czas stulecia, śmiało mogę powiedzieć: Uniwersytet ma swój wieloletni program Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program rozwoju uczelni także pod względem infrastrukturalnym nie tylko naukowo-dydaktycznym, jak w Gmachu Głównym, ale także poprzez przeznaczenie z budżetu centralnego środków na dokończenie wreszcie budowy biblioteki i czytelni uniwersyteckiej, a z mojego punktu widzenia także, a może nawet przede wszystkim na to, aby rozwinąć i zmodernizować bazę socjalno-bytową dla pracowników i studentów uczelni, przede wszystkim w kampusie. Dlaczego? To była właśnie ta wspomniana przeze mnie zawsze niezwykle ważna rola katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tutaj przyjeżdżała młodzież z całej Polski. Przyjeżdżała młodzież przecież bardzo często z bardzo skromnych warunków, z ubogich rodzin, bardzo często z, z wiosek, bardzo często z mniejszych miasteczek. Tutaj znajdowali miejsce, gdzie mogli zdobyć wykształcenie. Tu znajdowali azyl, tu znajdowali także i wsparcie. I... To wsparcie naukowe, dydaktyczne, ale także to wsparcie moralne, wsparcie psychiczne, a czasem także i wsparcie finansowe. Cieszę się bardzo, że właśnie dzisiaj dla ich współczesnych kolegów ta baza uniwersytecka jest i będzie rozwijana i że będą stworzone tutaj rzeczywiście nowoczesne warunki. Nie tylko na miarę europejską, jeżeli chodzi o te kwestie socjalno-bytowe, ale jeżeli chodzi o miarę światową, mogę to. Śmiało powiedzieć także i z własnych doświadczeń. Magnificencjo, wielce szanowni Państwo, z całego serca tego gratuluję. Gratuluję cały czas wspaniałego rozwoju Uniwersytetu. Życzę, aby te wszystkie najważniejsze elementy, te wszystkie fundamenty Uniwersytetu, wynikające także i z nauki, którą głosił w tych murach nasz święty Ojciec święty Jan Paweł II. Tak jak powiedziałem jako wykładowca tej uczelni. Jakże wielkie szczęście mieli ci młodzi wtedy adepci, którzy mogli słuchać go na co dzień i uczestniczyć w tych wykładach. Ale cieszę się, że trwa to miejsce i rozwija się, w którym on te słowa głosił i w którym one z całą pewnością przez czasy zostaną zapamiętane i zawsze będą przekazywane kolejnym pokoleniom studentów, kolejnym pokoleniom młodzieży te słowa tak ważne. Dla tworzenia podwalin dobrze funkcjonującego państwa, bo przecież ojciec święty Jan Paweł II mówił tak wiele o państwie, funkcjonowania tej najmniejszej wspólnoty społecznej, jaką jest rodzina, jej znaczenia w życiu społeczeństwa i w życiu państwa, a także w życiu kościoła, oczywiście, ale także i tego, jaką postawę należy przyjmować w życiu, postawę moralności, postawę prawdy, a przede wszystkim postawę odwagi. Nie lękajcie się, mówił nasz ojciec święty Jan Paweł II. Jeszcze raz z całego serca dziękuję za zaproszenie, gratuluję Uniwersytetowi i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się cieszyć tym zrealizowanym wielkim programem inwestycyjnym, który przyniesie nowe szanse rozwojowe dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję.